I co bardzo ciekawe, co już dawno zauważyłem, we Włoszech całe takie cmentarze są zelektryfikowane. Nie zapala się w zasadzie zniczy stearynowych, chociaż one się też już pojawiają, ale każdy grób ma podłączenie do prądu, palą się lampki, palą się krzyże, to wszystko jest elektryczne, nic się tu nie kopci. To jest, uwaga, uwaga, to jest cmentarz. Tak wyglądają cmentarze w bardzo stromym terenie. Dzisiaj Was zapraszam na włoski cmentarz położony w jakże trudnym miejscu, czyli na bardzo stromym zboczu. Tak właśnie to wygląda. Tutaj jest część tradycyjnych nagrobków we Włoszech, wbrew pozorom jest trochę podobnie jak u nas, jeśli chodzi o cmentarze. I Włosi są w ogóle podobni do Polaków, tacy Polacy południa, można powiedzieć. Natomiast tutaj mamy, ponieważ nie ma miejsca, to jest bardzo stromy teren, nie ma w ogóle miejsca, są takie kolumbaria porobione, ale widzę, że są na pełną głębokość, czyli taką tu się układa trumny jakby podłużnie, z tego co widzę, tak mi się wydaje. No i każda tablica jest piękna. Tutaj mamy jakiś różowy kwarcyt, tutaj mamy biały marmur kararyjski, tutaj też jest marmur kararyjski, płaskorzeźby, zdjęcia, ale tak to wygląda. To jest ściana kolumbariów z widokiem na góry. Przewspaniałe miejsce. Takie widoki, no taki cmentarz, tutaj chciałbym leżeć.